Gościem jest, razem ze mną jest pani profesor Klaudia Cymanow-Sosin. Pani profesor, dlaczego dla studentów tak ważna jest budowa kampusu UPJP2? Jesteśmy uniwersytetem, który jest uniwersytetem w rozwoju, a więc przybywa studentów, przybywa pracowników, wobec czego potrzebujemy także pewnej lokalizacji. No i tutaj wydaje się, że to miejsce jest miejscem idealnym, bo w otoczeniu też innych uniwersytetów, nowa przestrzeń, nowoczesność, nowe technologie, to wszystko pozwoli zaprosić kolejnych uczestników, kolejnych słuchaczy, kolejnych studentów do tego, żebyśmy współtworzyli wspólnotę. A jak wiadomo, na uniwersytecie tych wspólnot jest co najmniej kilka, bo to jest i wspólnota instytutowa, i wspólnota wydziałowa, ale także fundacje czy stowarzyszenia, które działają przy naszym uniwersytecie. No właśnie, jest panią prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. I czy w ogóle jest ważne? I jeśli tak, to dlaczego jest właśnie ważna ta budowa również dla absolwentów uniwersytetu? Mam tą przyjemność od kilku miesięcy być prezesem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i do naszego stowarzyszenia zapraszamy przede wszystkim tych, którzy kiedyś kończyli ten uniwersytet i dzisiaj pracują, angażują się w liczne dzieła w otoczeniu społeczno-gospodarczym, także w mediach, w różnych miejscach i chcieliby przypomnieć sobie te czasy, kiedy tutaj studiowali, kiedy tutaj poznawali siebie, niekiedy tworzyli małżeństwa, przyjaźnie wieloletnie, ale także tych, którzy nie są absolwentami uniwersytetu. Ja sama o sobie mogę powiedzieć, że nie jestem absolwentem tego uniwersytetu, ale pracuję tutaj od kilkunastu lat i w związku z tym czuję się przyjacielem tego uniwersytetu. I to właśnie dla przyjaciół tworzymy tutaj takie miejsce i mam nadzieję, że kiedyś siedzibę także Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II po to, ażeby nie tylko nauka, ale także relacje budować w tym miejscu. Więc myślę, że jest to najlepsze miejsce, ale także taka okoliczność, czas do tego, żeby absolwenci i przyjaciele zintegrowali się właśnie w tym miejscu. A teraz tak z perspektywy dzisiejszego wydarzenia, jak się pani podoba budynek, który powstaje? Jest pani zaskoczona już takim efektem? Uważam, że ta metafora, o której kiedyś wspomniał jeden z gości naszego Uniwersytetu Otwartej Księgi, jest najlepszą, bo w tej księdze jest mądre słowo, które nas prowadzi, ale także taka myśl główna, myśl przewodnia, dzisiaj to było wspomniane, to jest fides et ratio, czyli i wiara, i rozum, które tutaj się mogą łączyć. Jestem zbudowana samą infrastrukturą, tym pomysłem, architekturą, tym, co powstaje, ale przede wszystkim jakoś oczyma wyobraźni wyprzedzam ten czas i myślę o tym, kto tutaj będzie przychodził, że będzie to miejsce przyjazne dla ludzi, że będzie to miejsce z otwartą przestrzenią, że pomniki będą na fundamencie. To jest bardzo ważne, że będzie to taka przestrzeń, w której będziemy mogli się spotkać, rozmawiać, no i właśnie tworzyć wspólnotę uniwersytecką. I właśnie nie tylko studiować, jak również by to było dobre miejsce do odpoczynku, zarówno dla pracowników, jak i dla studentów. Tak, bo wydaje mi się, że odpoczynek poza samym takim odprężeniem może być także odpoczynkiem intelektualnym. Wydaje mi się, że dla studentów przestrzeń rozmowy, na przykład takiej rozmowy uczeń-mistrz, spotkanie z osobą, z którą na co dzień spotykam się na wykładzie, ale po tym wykładzie mogę przyjść, wypić wspólną herbatę czy kawę, porozmawiać, będzie także rodzajem jakiegoś relaksu, a poza tym budowanie relacji, bo wydaje mi się, że czymś, co zostanie w nas po wielu, wielu latach, to są właśnie te relacje, które dało nam się tutaj wypracować i które będą, wierzę w to mocno, procentować także w przyszłych pokoleniach i z tą misją właśnie chciałabym prowadzić to nasze Stowarzyszenie Przyjaciół, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół, do którego wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Wystarczy wejść na stronę SAIP, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół upjp2edu.pl i naprawdę każdy z Państwa oglądających, słuchających może do nas się przyłączyć i współtworzyć ten uniwersytet. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję.